Szanowni Państwo, mieszkańcy Kamiennej Góry, spotkajmy się 4 listopada przy urnach wyborczych. Proszę, oddajcie na mnie głos. Chcę dla Was nadal pracować. Chcę, aby nasze miasto rozwijało się w sposób spokojny i zrównoważony, aby mieszkańcy naszego miasta mieli coraz większe poczucie bezpieczeństwa. Są ze mną ludzie, których sympatia dla naszego miasta jest znana powszechnie. Pani Marszałek Województwa Dolnośląskiego, pani Iwona Krawczyk, dzięki jej zaangażowaniu pozyskaliśmy wiele środków na organizację imprez kulturalno-sportowych, również na inwestycje tej struktury sportowej. Szanowni Państwo, dzień dobry. Z ogromną odpowiedzialnością chciałabym prosić Państwa o to, żebyśmy zagwarantowali sobie dalszy rozwój. Ta odpowiedzialność sprawiła, że jestem tutaj dzisiaj i chciałabym powiedzieć o człowieku, który jako jedyny kandydat ze wszystkich kandydatów na burmistrza Kamiennej Góry mówił o niej pozytywnie. Mówił pozytywnie, bo lubi to miasto, bo kocha to miasto i chce sprawić, aby wszystkim nam tutaj zapewnić dogodne warunki życia. Jest z nami również prezydent miasta Wałbrzycha, dr Roman Szełemej. To twórca aglomeracji wałbrzyskiej. Aglomeracji, dzięki której pozyskaliśmy wiele środków unijnych na duże inwestycje infrastrukturalne. Inwestycje, które dzisiaj realizujemy i które w przyszłości również zamierzamy realizować. Szanowni Państwo, Kamienna Góra jest od samego początku ważnym, dużym partnerem w programie aglomeracji wałbrzyskiej. Ten udział jest rzeczywisty. Wiele ważnych decyzji dla całej aglomeracji powstawało tutaj, właśnie w Kamiennej Górze. Wyobrażam sobie dalszą współpracę w ramach aglomeracji wałbrzyskiej, ale również dużego projektu Sudety 2030, zawsze z aktywnym udziałem Kamiennej Góry. To jest ważne również w kategoriach międzynarodowej współpracy miasto Sudetów i za taką współpracą my, samorządowcy aglomeracji wałbrzyskiej, głosujemy. Uważam, że ta współpraca, tak jak do tej pory, będzie bardzo dobra i znakomita z burmistrzem Krzysztofem Świątkiem, którego wspieram i proszę o oddanie głosu w najbliższych wyborach na jego osobę. Dziękuję. Szanowni Państwo, 4 listopada bądźmy razem.